Witaj. Materiał, który za chwilę zobaczysz, to skrót z ostatniego poniedziałkowego live'a. Zostawiłem tutaj same najważniejsze frazy, samą kwintesencję. Porady i wskazówki dotyczące języka angielskiego. Zachęcam Cię do wzięcia udziału w tej zabawie, a w opisie znajdziesz też link do zapisania się na najbliższego live'a, w którym warto wziąć udział na żywo. Dlatego zobacz i zapisz się koniecznie, spotkania są darmowe. Każdy poniedziałek godzina 20 na Facebooku. Wybiła godzina 20, a o godzinie 20 w każdy poniedziałek live z Enlinado, właściwie z Darkiem z Enlinado, na którym to live'ie bawimy się językiem angielskim, robimy sobie różne takie nie zadania, a właściwie zabawy związane z tym językiem. No i też przede wszystkim staram się przemycić jakieś ciekawe, przydatne, praktyczne zwroty. W podstawowej wersji oczywiście są to trzy zwroty, ale zobaczycie między wierszami, że będzie ich znacznie więcej. Może pomału, pomału już zaczniemy sobie robić rozgrzewką obrazkową. Jest to nasza taka tradycja, Naszych poniedziałkowych live'ów, widzisz tutaj jakiś obrazek. Pewien sympatyczny pan prawdopodobnie jest w pracy, co mówi ten napis, że, że prawdopodobnie pracuje, a przynajmniej tak mu się wydaje. Twoim zadaniem jest opisać ten obrazek. I teraz osoby początkujące starają się wytężyć, wytężyć umysł, wytężyć pamięć i starają się powiedzieć coś totalnie prostego, totalnie podstawowego. Na przykład widzę mężczyznę. On śpi. Czy jestem w stanie to powiedzieć? On śpi. Hej is slipping, he is slipping mogę tak powiedzieć, jeśli byłbym osobą totalnie początkującą, ponieważ to jest czynność, tutaj widzicie teraz w prawym górnym rogu to jest czynność jakby wykonywana w tym momencie dlatego dla tych bardziej wnikliwych dorzucę, że jest to taki czas teraźniejszy, kontynuowany czyli present continuous tak można sobie go Osoba, która już jest nieco bardziej zaawansowana, może się zastanowić i powiedzieć coś więcej. Na przykład, moim zdaniem, on nie jest zbyt dobrym pracownikiem. On nie wydaje się zbyt dobrym pracownikiem. Mógłbym tak powiedzieć. Wydawać się, jak pamiętamy, to jest takie seem, coś mi się wydaje. So he seems to be a bad employee. He seems to be a bad employee. Wydaje się być takim złym, kiepskim pracownikiem. Albo he is not a good employee. Można też powiedzieć pracownik w taki sposób. Tak naprawdę możliwości jest wiele. A zobaczymy, co tutaj ciekawego mamy od Was. Widzę mężczyznę, on śpi, pisze Teresa. Widzę otyłego mężczyznę, pisze Justyna. Yeah, he seems to be a bit fat, a bit fat. Czyli taki trochę otyły się wydaje. A bit fat, tak by można powiedzieć. Troszeczkę. He is irresponsible. Czyli on jest nie. E, irresponsible, nieodpowiedzialny. Też fajne słówko. Responsible, ktoś odpowiedzialny. Natomiast irresponsible, nieodpowiedzialny. Ja tu w prawym górnym rogu wrzucam, chyba w miarę to dobrze widać. Jeśli ktoś gdzieś prowadzi jakieś notatki, pamiętajcie, żeby nigdy nie wpisywać sobie pojedynczych słówek, tylko zawsze to w formie jakiegoś przykładu. Albo jeśli teraz nie masz przykładu, a słówko wydaje Ci się ciekawe, dopisz sobie do niego gwiazdkę. Później dobierzesz sobie do tego jakiś przykład. Maybe he didn't sleep last night. Czyli on może nie spał w zeszłej nocy. Last night. Coś poprzednio. Last. Jakby ostatniej. I on nie może spać w pracy. Czyli nie powinien. He shouldn't. I could say he shouldn't sleep at work. He's lazy. Pisze Stanisława. Lazy. Czyli jest leniwy. Super. Wiele fajnych propozycji. I pamiętajcie, że my tutaj mamy luźną atmosferę. Tak więc jak najbardziej te wszystkie humorystyczne komentarze. Wasze humorystyczne propozycje są jak najbardziej mile widziane. I zachęcam Was do tego. Is very tired because he had a very awful night. Awful night, czyli miał paskudną noc. O, tutaj dorzucimy takie słówko awful. Mniej więcej tak to przeczytamy. Jakby to było coś... O, fuj. To słówko awful. Dobrze, to pomału, pomału będziemy przechodzili do pierwszej propozycji. What do you do for a living? What do you do for a living? Większość osób pewnie wie. A chodzi o to... To, to jakbyśmy mieli przetłumaczyć to... No, co robisz... Gdybyśmy mieli to przetłumaczyć słowo po słowie, nie dałoby się tego za bardzo przetłumaczyć, bo by wyszło coś w stylu: co robisz dla życia? Co robisz dla życia? A zostanie to zrozumiane oczywiście jako co robisz zawodowo? Co robisz zawodowo do zarabiania pieniędzy? Widzisz, do życia, do którego też potrzebne ci są pieniądze. What do you do for a living? Taka propozycja frazy. I tutaj mamy też inne propozycje takich mniejszych fraz, które zawsze padają w, jakby do tej frazy głównej, są jakby z nią związane. Bo ktoś może zapytać nas coś takiego. What's your profession? What's your profession? Czyli what is your profession? Profession łatwo skojarzyć, bo chodzi o profesję, czyli zawód. Jaka jest twoja profesja? Jaki jest twój zawód? Albo what do you do professionally? Professionally, tak mniej więcej to wypowiemy, czyli co robisz zawodowo. I widzicie, ta pierwsza fraza What do you do for a living? Nie musi być jednoznacznie związana z tą, bo na przykład moją profesją, moim zawodem może być na przykład kucharz. What's your profession? Ja bym odpowiedział I'm a cook. Ale what do you do for a living? I'm a driver. Jestem kierowcą. Czyli co robisz zawodowo? I'm a driver. But my profession is a bit different. Moja, mój zawód jest nieco inny. I tutaj za chwilę sobie też sprawdzimy inne propozycje fraz, które przygotowałem do tej frazy głównej. Natomiast mam dla Ciebie taką fajną zabawę. Co powiesz na taką fajną zabawę, żeby też poruszyć trochę szare komórki? Mam taką propozycję zabawy. Tell us what you do and we try to figure out. Alright, once again, tell us what you do and we try to figure out. Czyli, tell us what you do. Powiedz nam, co robisz, czym się zajmujesz. And we try to figure out. To figure out to oznacza takie domyślić się czegoś. Jakby um, znaleźć, znaleźć znaczenie czegoś. Jeśli coś jest to figure out, ktoś by ci odpowiedział figure out, oznacza to takie domyśl się. Powiedz nam, co robisz, powiedz nam, czym się zajmujesz, ale nie mów swojego zawodu, nie podawaj od razu, a my spróbujemy tutaj zgadnąć. I oczywiście też podałem taki mały przykład. Może to wyglądać w taki sposób. Zobaczcie, czy, czy na tej podstawie ktoś by wiedział, czym ja się zajmuję? Oczywiście to jest tylko i wyłącznie propozycja. I take photos, I take photos czyli robię zdjęcia. I edit them. I cooperate with models, czyli I cooperate, ja współpracuję z modelkami. Robię zdjęcia, I take photos, bo zdjęcia się bierze w języku angielskim. Pamiętajcie, bierzemy zdjęcie. I take photos, I edit them, I cooperate with models. Czyli prawdopodobnie tu już każdy by zrozumiał każdy by wiedział, że jestem fotografem. Ktoś by powiedział: You are, you are a photographer, right? A fotografem. Tutaj ciekawa propozycja od Małgorzaty. Zobaczcie, jak byście to zrozumieli. Takie słówko. O. Ona pisze, że ma takie biuro właśnie czegoś takiego. Ja bym zrozumiał na pierwszy, na pierwszy rzut oka, jako jakąś poradnie związaną ze stopami. Taką coś, coś, na przykład leczenie chorób stóp, płaskostopie i tak dalej. Am I correct? Am I right? A w dalszej części zdania Małgorzata nam wszystko wyjaśnia. Że I treat people's feet and nails, czyli zajmuje się ludzkimi stopami i paznokciami. Czyli jesteś podologiem, tak? To chyba się w języku polskim nazywa. Podolog. Zgadza się? Irena pisze, że robi analizy krwi. I make analysis of blood. Więc pracuje w laboratorium. So you work at a lab, right? Medical lab. Laboratory. I could say that too. Mógłbym też tak powiedzieć. Prowadzę samochód, pisze Łukasz. I biorę paczki. And I take package from client and deliver package to another client. So you are a driver, Łukasz, right? Am I correct? Stanisława. I cooperate with... Actors, czyli współpracuje z aktorami, hmm, kim możesz być? Na przykład, no tak naprawdę bardzo wiele osób współpracuje z aktorami. Możesz być charakteryzatorem, czy na przykład uh, make-up designer. It's hard to say, you, you, you have to add some more details. Musisz dorzucić nieco więcej szczegółów. Będzie być może taka sytuacja, a przypomniało mi się to z czasów mojego technikum, kiedy to chodziłem do technikum e, i o dziwo, Uczyłem się czegoś kompletnie niezwiązanego z tym, co teraz robię, z tym, co później planowałem robić, mianowicie chodziłem na geodezję. I nie wiedziałem, jak powiedzieć to słowo geodezja, czy geodeta w języku angielskim. To, co próbowałem tworzyć, czyli jakiś um, geodezist i tak dalej, to nie działało, ludzie nie wiedzieli, o co mi chodzi, więc musiałem tłumaczyć. You know, ground measuring, czyli mierzenie, mierzenie ziemi, ground measuring, and... I tłumaczyłem, że jeśli chcesz zbudować dom, if you want to build a house, you have to rent me first, czyli musisz mnie najpierw wynająć, i tak dalej. I takie ćwiczenie może się przydać później do opisania Twojego zawodu, bo być może wykonujesz jakiś nowoczesny zawód. Czy być może wręcz przeciwnie, jakiś archaiczny zawód, który teraz nie jest zbyt powszechny, i przez takie ćwiczenie będziesz wiedzieć, jak to opisać w przyszłości. W rozmowie z jakimś Native Speakerem, dlatego zachęcam Was do zrobienia sobie takiego prostego i fajnego, przyjemnego ćwiczenia. Do tego jeszcze dorzuciłem. Takie odpowiedzi, jeśli ktoś jest totalnie początkujący, to zachęcam do sprawdzenia sobie ich. I work at, czyli ja pracuję w, tak można odpowiedzieć. I na przykład propozycja. I work at a hospital, czyli pracuję w szpitalu. Można by dodać I am a nurse, czyli jestem pielęgniarką. Library, library, czyli w bibliotece, pracuję w bibliotece. Co ciekawe, to słówko czytamy jako library, library, jakby to były dwie sylaby. I work at a library. I tak dalej, w zależności od tego jaki macie zawód. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze dorzuciłem takie propozycje fraz. Nieco bardziej rozbudowane. In a factory. Factory, czyli w fabryce. Pracuję w fabryce, tutaj można dodać of. I na przykład of electronic parts, czyli pracuję w fabryce części elektrycznych, jakiś tam. Albo na przykład paint factory, czyli w fabryce farb. Nie mówcie mi o farbach, bo przez ostatnie dni miałem z nimi zbyt wiele wspólnego. Czy na przykład taka ciekawostka, to słówko fabric brzmi jak fabryka. I jestem pewien, że widząc to słówko jako osoba początkująca gdzieś tam w tekście, pomyśli, że chodzi o fabrykę. Natomiast fabric to są takie tkaniny. Ogólnie to, to słówko oznacza tkaninę. Zatem fabric factory będzie, znaczyło, będzie oznaczało fabrykę tkanin. Od ciekawostka na dziś. A tymczasem takimi małymi kroczkami będziemy przechodzić do takiej frazy. Nie jest to fraza skomplikowana i też jestem pewien, że osoby na nawet początkujące już ją znają. I'm looking for a job. I'm looking for a job. Oznacza po prostu takie, rozglądam się za pracą. Nawet dosłownie to tak można tłumaczyć, ponieważ to looking for oznacza, że rozglądasz się za czymś, szukasz czegoś, ale jeszcze nie wiesz, gdzie to jest. Brzmi dziwnie, no bo jak czegoś szukamy, to zazwyczaj nie wiemy, gdzie to jest. Ale gdybym powiedział na przykład: I am searching for, um, for my phone. No, wyobrażam sobie taką sytuację, że szukam tego telefonu, i prawdopodobnie on jest gdzieś w moim pokoju. Zgubiłem go gdzieś tutaj i I'm searching, szukam go, bo wiem, że on tutaj się znajduje. A to I'm looking for, to tak rozglądam się. Na przykład, I'm looking for a new phone, rozglądam się po sklepach z nowym telefonem. I propozycja, na przykład, takiej frazy na początek, zanim sobie zrobimy jakieś zadanie z tym: I'm looking for a work from home, czyli szukam jakiejś pracy z domu, takiej pracy, w której będę mógł, mogła pracować w domu. Albo też można by powiedzieć, jeśli ktoś nie ma obecnie pracy, a chciałby powiedzieć, że po prostu nie ma takiej pracy, można powiedzieć tak. Unemployed. Unemployed, czyli niezatrudniony. O, w taki sposób. At the moment. I'm unemployed at the moment. Czyli jestem niezatrudniony, jestem bezrobotny w danym momencie. Ale ja już mam wrażenie, że za dużo mówię, dlatego mam propozycję dla was. Imagine a job of your dreams. Alright? Imagine a job of your dreams. You have only 10 seconds to choose one. 10 seconds to choose one. Czyli wyobraź sobie pracę marzeń i masz tylko 10 sekund, żeby taką wybrać. I też możesz ją opisać, bo być może jest to nienazwana praca, typu spanie na czas mam taką pracę, albo kto więcej prześpi, ten więcej zarobi. Bo to pamiętajcie, że może być nawet coś wyimaginowanego. Albo hodowla, hodowla, na przykład kurczaków wyścigowych. To jest moja praca marzeń. Jak ja bym to opisał, jak ja bym to wyjaśnił w języku angielskim? So, ready, steady, go. Można by też powiedzieć na przykład part-time job, full-time job, seasonal. Właściwie powinny być tutaj myślniki o pomiędzy tymi part-time, job. Jeśli byśmy chcieli być w 100% poprawni. Part-time job, czyli jakby praca na pół etatu, bo part to jest jakaś część. Czyli taka częściowo częściowo czasowa praca. Tak należałoby sobie to wyobrazić. Full time, natomiast full time, czyli pełen czas pracy. Pełen czas pracy, czyli praca na pełny etat. Czyli na przykład osoby młode pewnie będą też zainteresowane i będą wpisywały w ogłoszeniach seasonal work albo seasonal job. Też można tak naprawdę te słówka w większości przypadków, podkreślam w większości, ale nie wszędzie, będą zamienne. Work jest dodatkowo też czasownikiem. Justyna chciałaby być stewardessą. Waldemar napisał coś ciekawego. O, no, faktycznie ciekawe. <laughs> Specjalista w selekcji biustonoszy. Waldemar ma taką pracę marzeń. <laughs> praca marzeń dla Tomasza to tworzenie wysp na Pacyfiku. Making uh, islands on the Pacific. Dla Izy job of my dreams is um, job with animals. Job with animals, czyli praca ze zwierzętami. I want to be a musician, pisze Przemek. This is my dream to make music from passion, czyli żeby tworzyć muzykę z pasji. Money a on the second view, czyli pieniądze są na drugim miejscu dla Przemka. Dominika może testować nowe łóżka, o ile dobrze zrozumiałem, chyba tak. I przechodzimy do trzeciej propozycji na dziś, co wam się przyda nie tylko w pracy, ale też w życiu, w różnych sytuacjach. A mianowicie te dwa słowa, nie tyle fraza, co dwa słowa, które zaraz rozbijemy, to legit or scam. Znacie czy nie znacie? Dajcie znać. Od razu wam powiem, że ciężko jest przetłumaczyć jednoznacznie to legit, bo to jest tak z jednej strony coś legalnego, ale z drugiej strony coś takiego porządnego może być, coś takiego działającego. Gdy wpiszemy sobie legit, nawet w, w słowniku, no przetłumaczy jako, jako coś prawowitego, coś słusznego, uzasadnionego. Legit od legit to jest taki skrót właściwie. I na przykład, jeśli coś jest dobre, zgodne z prawem, poprawne, i tak dalej, to jest legit wtedy. Legit. Natomiast odwrotność tego, czyli jakieś oszustwo, jakaś ściema, głównie związana z jakąś pracą, czy z jakimś projektem zarabiania, to może być właśnie scam. Scam, czyli oszustwo, ściema. Jakaś ściema. I te słowa, jak najbardziej, yy, mogą tyczyć się też pracy. Czyli może być scam job, taka wiecie, typu ogłoszenie, widzicie gdzieś na Facebooku. 100 dolarów dziennie. Wystarczy tylko ponad swojego maila i kasa już od dziś będzie wpływać. To jest scam. Najczęściej to jest właśnie scam, który polega w najlepszym wypadku tam na wypełnianiu jakichś ankiet i tak dalej. Na przykład, bardzo często różne piramidy finansowe są, czy wpłać tam 10 dolarów, dostaniesz 1000 w ciągu tygodnia i tak dalej. To wszystko jest scam. I jak najbardziej odnośnie pracy się to może tyczyć, dlatego warto sobie te słówka przewałkować i widzę nawet, że sporo osób nie zna. I don't know, nie znam, nie znam. Tak więc po dzisiejszym spotkaniu łatwe słówko spam. Spam, czyli takie śmieci pocztowe, łatwe do skojarzenia. Scam, też coś brzydkiego, też właśnie coś, jakaś ściema, jakieś oszustwo. I legit, coś super. Czyli może być jakaś legit job. Może być, okej, okay, ta praca jest legit, czyli ona jest jak najbardziej w porządku. Tak byśmy to przetłumaczyli. I przykłady. Nawet nie tyle przykłady, co właściwie chciałem takie... Takie kilka porad dla osób poszukujących pracy. I teraz nie traktujcie tego głównie w takiej kategorii, że ja jestem jakimś doradcą zawodowym, tylko właśnie z... niech będzie to związane z angielskim. Bo wierzę, że jak będziecie szukać sobie jakiejś opinii o pracy, być może kiedyś, być może nie, ale być może jakaś część z Was tutaj będzie szukało pracy. Czy to dla siebie, może dla jakiegoś znajomego i tak dalej. Różne są sytuacje. To warto po prostu pamiętać o tych rzeczach. So imagine you found a job offer. Wyobraź sobie, że znalazłeś jakąś ofertę pracy. Tutaj... Mam kilka takich rzeczy, które warto zrobić. So first, read opinions. Read opinions, references, czyli references to te, też referencje, opinie na temat danej firmy. Teraz możemy wszystko sprawdzić. Jeśli znajdziecie jakąś e, na przykład firmę, która obiecuje cudowne pieniądze, full-time job, e, benefits, czyli benefity w pracy i tak dalej, first read references. Read references, czyli sprawdź opinię o tej firmie, bo może się okazać, że już nawet na Google, na opiniach Google' znajdziecie różne różne rzeczy, które potwierdzą, że to jest scam, że to jest ściema. Następnie warto też porozmawiać z ludźmi, którzy tam pracują, czyli talk to the people who work there, who walk, walk in this company. Warto porozmawiać, podpytać. Jest mnóstwo portali różnego rodzaju. Po angielsku też znajdziecie fora internetowe na temat danych firm większych, mniejszych. Taki przykład. Są duże firmy, takie naprawdę giganty, które wydają nam się, że tam to tylko iść można i zarabiać pieniądze o, potąd. Na przykład firmy technologiczne i tak dalej. A jak się okazuje, non-stop pracują i wcale nie zarabiają super pieniędzy. Są tylko małymi trybikami w tej wielkiej machinie, która tworzy markę, wielką markę. A tak naprawdę mały człowiek tam nic nie znaczy. Ale zanim Wam opowiem o innych propozycjach, to mam coś takiego: zadanie dla Ciebie, żebyś się nie nudził czy nie nudziła. A brzmi ono następująco. Have you ever been scammed? Have you ever been scammed? Czyli jeśli wiemy już, że to słówko scam oznacza jakąś ściemę, jakieś oszustwo, tutaj wyselekcjonowałem to słówko, o, zakreślę jeszcze na czerwono, to scammed będzie oznaczało, jakby. Oszukany. O, tak by to można przetłumaczyć. Czy kiedykolwiek zostałeś oszukany czy oszukana? Właściwie wkręcony, zrobiony w konia. Tak by też to można przetłumaczyć. I możesz tutaj opowiedzieć, tak, była firma ABCD, niekoniecznie musimy ją podawać, bo wiecie tam, no wiecie, kwestie prawne. Ale możecie powiedzieć, tak, była taka firma na przykład, która obiecywała mi 25 euro za godzinę. Okazało się, że było tylko 5 euro za godzinę i jeszcze 12 godzin pracy. Po prostu opisz tę sytuację. I znów, po co takie coś robić? Nawet jeśli mi się to nie przytrafiło, po co takie coś robić? No znów wyobrażamy sobie tę sytuację, bo kiedyś może znaleźć podobną opinię na ten temat. Być może będzie to jakieś słowo kluczowe, które pomoże ci uniknąć tej pracy, e, która jest scam, czyli która jest ściemą. A jeśli nie, jeśli taka sytuacja cię nie dotyczy, if not, give us an advice, czyli daj nam jakąś radę. Daj nam jakąś radę, która uchroni nas przed znalezieniem pracy, która jest scamem, która jest ściemą. Moim zdaniem. Coś takiego też jest bardzo ważne. Takie podejście, nie tylko w pracy, ale też w każdym projekcie, czy to biznesowym, czy jakiejś współpracy z ludźmi. Forget getting rich quickly. I to trzeba podkreślić. Rich quick. Rich quick, sorry. Czyli zapomnij o szybkim bogaceniu się. No jak to? Przecież każdy mówi o tym, że trzeba robić z pieniądze, że trzeba wykorzystać sukces i tak dalej. Ale pod warunkiem, że jakkolwiek to teraz brzmi, że robisz to z głową, bo gdy zauważysz jakąś ofertę, która jest no, potencjalnie skamem. Na przykład, tak jak wcześniej wspominałem, wrzuć 20 dolarów, uzyskasz 1000. 1000 dolarów za 20 powinna się każdemu zaświecić lampka, że to jest właśnie ten rich quick. Za szybko trochę, prawda? Zatem forget about it. It must be scam. To musi być jakiś scam. Czy jeszcze taka porada, może bardziej życiowa, już bardziej coś takiego codziennego, coś, co może nas dotyczyć jak najbardziej i jest to plagą podobno, w krajach zagranicznych, w krajach, w krajach anglojęzycznych, przepraszam. I nie tylko. Do not pay. Legitimate employers don't charge to hire you. Czyli właśnie ci uczciwi pracodawcy, legitimate employers, don't charge to hire you. Czyli nie wymagają opłaty, żeby cię zatrudnić. A często jest taka sytuacja, że na przykład musisz zapłacić za um, rekrutację jakieś relatywnie niewielkie pieniądze. Na przykład 15 dolarów, czy 15 funtów. So do not pay. Because this company seems to be scam. Ta firma wydaje się skamem w takiej sytuacji. I zobaczymy, czy mamy jakieś ciekawe porady od Was. I've never been scammed, pisze Teresa. What can I say? I'm married 35 years, pisze Waldemar. I nie wiem, jak to rozumieć, Waldemar. Um, could you elaborate it? Czy możesz to w jakiś sposób rozwinąć? Could you tell me a bit more? Ale jeśli to 35 lat wytrzymałeś, czy, czy może udało Ci się. Mieć, o, mieć szczęśliwe pożycie przez 35 lat to, to chyba nie zostałeś scammed chyba jest wszystko um, legitimate legit wszystko jest chyba ok uh, I was scammed some years ago when I was looking for a job pisze Anna Czyli kilka lat temu zostałam wkręcona zostałam oszukana kiedy szukałam pracy Tutaj fajna porada od Ireny Check many times before you make decision Czyli sprawdź wiele razy zanim podejmiesz decyzję. Bardzo fajna porada, niby taka prosta, ale często kupujemy coś w ciemno. Tak, to mi się podoba, biorę, to super praca, podpisuję umowę, od razu wpłacam pieniądze, bo przecież oni tylko biorą te pieniądze na wyrobienie jakiejś tam legitymacji, a ja okazuje się, że później to jest scam. You must always turn on thinking, pisze Tomasz, czyli zawsze musisz włączyć myślenie. Okej. Okay. Tak więc po pomału, pomału będziemy kończyć. Mam nadzieję, że udało mi się przynajmniej jedno jakieś tam małe słówko tobie dziś przemycić. Może dwa, może pięć, a może i więcej. Jeśli tak, to tym bardziej jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Pamiętajcie, że ten poniedziałek to jest taka rozgrzewka. Ja tutaj staram się dorzucić a few phrases, kilka fraz, a few sentences, kilka zdań. Ale twoim zadaniem jest się nakręcić na kolejne dni, na nowy tydzień i też wykorzystywać to. Przede wszystkim opisywanie obrazków, tworzenie sobie takich scenek potencjalnie realnych i zawsze na koniec też robię mały automarketing. Osoby, które już mnie znają, które tutaj bywają, wiedzą o tym, osoby nowe, zawsze zachęcam do przetestowania mojego kursu Enlina do 500 plus zwrotów opartego właśnie o zwroty. W dużym uproszczeniu robię tam to, co tutaj, czyli jest jakaś fraza, właściwie szereg fraz na kategorię. Opisuję je, wałkuję te. Zwroty do tego proponuję jakieś ćwiczenie z sytuacją potencjalnie realną. Opisy obrazków i wiele, wiele innych do tego jeszcze native speakerzy, którzy to wszystko wymawiają i dzięki którym możecie się osłuchać. So, thank you for today and see you next time in seven days. I hope. Do zobaczenia za 7 dni za tydzień next week. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Jeszcze tutaj jesteś? Jeśli tak, to koniecznie zapisz się na najbliższe poniedziałkowe spotkanie. Check out the link in the description below. See you!